bazy, które są używane wciąż jeszcze w niektórych archiwach, są oparte na akcesie. Wykorzystywano po pierwsze nieprofesjonalne programy. Niewydajne, niewydolne, nieprofesjonalne. Wiele razy były takie sytuacje, kiedy dane znikały. Mnóstwo czasu zużyto rzeczywiście na tworzenie baz danych, które my widzieliśmy i do końca tak to ocenialiśmy, nie dadzą się zintegrować. Informatyzacja archiwów musi oznaczać przede wszystkim zintegrowany system informacyjny. Przejście z baz akcesowych do ZOSI to jest tak jakby przejście z Trabanta do Mazdy. Istotą projektu było stworzenie systemu, który z jednej strony umożliwiłby przeniesienie tego, co zostało, całej tej wiedzy i tradycji zapisanej w postaci papierowej, a z drugiej strony przemigrowanie, jakieś zgromadzenie tych małych bazek rozsypanych po archiwach w całym kraju. Z punktu widzenia programistycznego było to nie lada wyzwanie, myślę, szczerze. Było to zadanie ogromne, wiązało się z problemem migracji wielu, wielu tysięcy danych. Było to zadanie też pionierskie, bo wdrożenie było pilotażowe, ale z perspektywy czasu wiem, że to się uda. Praca w nim jest przyjemna, wymaga tylko przeglądarki internetowej i komputera podłączonego do internetu. ZOSIA wydawał się dla nas odpowiedzią na nasze zapotrzebowanie. Jest to łatwe narzędzie, przyjazne także dla użytkowników, którzy dzięki temu systemowi będą mieli dostęp do informacji na portalu Szukaj w archiwach. System ZOSIA jest systemem bardzo wydajnym. Potwierdziły to zarówno testy przeprowadzone wewnętrznie, jak i testy przeprowadzone przez audytorów zewnętrznych. Moim takim głównym oczkiem w głowie to jest, żeby było jak najszybciej, jak najwydajniej. Ja mógł przy tym dbać po 24/7. Cała infrastruktura, która hostuje ZOSIE, jest infrastrukturą enterprise'ową, czyli powiedzmy z najwyższej półki. Są to urządzenia typu high-end, serwery powerowe wyposażone w bardzo silne procesory, bardzo wydajne macierze dyskowe. System ZOSIA został podany audytowi bezpieczeństwa 2 lata poprzednie, czyli w 2011 oraz w 2010 roku. Tak naprawdę wykorzystaliśmy wszelkie możliwe metody tutaj zabezpieczeń, które są nam znane. I audytorzy nie byli w stanie włamać się, emulując jakby środowiska, które wykorzystują hakerzy, do infrastruktury oraz do samego systemu. Zespół, który stworzył ZOSIE pod kierunkiem Rafała Magrysia, to są najwybitniejsi specjaliści w dziedzinie archiwistyki cyfrowej w Polsce. To są fantastyczni ludzie. Nie wiem, rozmawiam z kolegami na przykład i jest niedziela wieczór, pijemy sobie piwko, a oni mówią: kurczę, jutro znowu do tej roboty. Ja mam tak, że ja następnego dnia rano wstaję, jest poniedziałek rano i wstaję szybko, ubieram się i idę do pracy, bo jest fajnie, tak? Hania, która w nocy o północy jest w stanie cytować przepisy naczelnego dyrektora, Maciej, który dzięki swojemu pesymizmowi bardzo szybko znajduje wszystkie błędy w systemie, Romek, który wspiera nas swoją wiedzą prawniczą, Wojtek, który jest naszym specjalistą od standardów i XML-a, Marcin, który mówi o systematyzacji zasobu. Satysfakcję daje nam również zobaczenie efektów, tak? Że coś, co myśmy stworzyli, sprawia ogromną radość na przykład archiwistom czy użytkownikom końcowym. To na pewno system ZOSIA jest systemem nowoczesnym, takim, który spełnia standardy europejskie czy nawet światowe. Nie jest to system, którego należy się wstydzić, tylko raczej być z niego dumnym. Jednym z moich ulubionych mod z gier komputerowych jest fragment z serii Fallout, War Never Ends. I tak jest stworzeniem systemów informatycznych. Ta wojna się nigdy nie kończy.